Kierunek Zdrowie, dzień dobry. Dziś gościmy w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, by porozmawiać z panem profesorem Marianem Zembalą, dyrektorem tej placówki. Pan profesor dziś w nieco innej roli, w roli pacjenta. Panie profesorze, dzień dobry, witamy serdecznie. I ciepło i serdecznie witam państwa, wszystkich państwa, którzy nas będą oglądać. Drodzy państwo, role się zmieniają, jak życie się czasem zmienia. W tym szpitalu byłem i mam nadzieję, że nadal będę leczącym. Teraz stałem się pacjentem, ale dzięki Bogu i ludziom wracam do siebie. I mam nadzieję, że wrócę do mojej głównej roli, najważniejszej w moim życiu, to znaczy do roli osoby, która pomaga leczyć. Panie profesorze, kilka miesięcy temu wstrzymaliśmy oddech, kiedy nadeszła z Francji wiadomość, że dostał pan udaru mózgu. Muszę pani jak szczerze się pan powiedzieć, dzisiaj czuje, panie szczerze profesorze? To, co czuję, emocje są, szczerość jest pierwsza, kochani jesteście. Aczkolwiek chciałbym przeprosić państwa, bo ktoś powie, że jest próżny, że myśli o sobie. Nie. Staram się myśleć przede wszystkim o chorym. Chory jest świętością, jest najważniejszy. Natomiast w tym, co pani powiedziała przed chwilą, jest bardzo dużo takiej ludzkiej empatii. Zapewniam państwa, że to zawsze pomaga. Życzliwość daje nadzieję, mobilizuje rezerwy i daje poczucie, że człowiek jest komuś potrzebny. Panie profesorze, czy pan pamięta ten dzień lub to, co go bezpośrednio proszę poprzedziło? Proszę panią, znakomicie pamiętam. To był taki dla mnie dość trudny okres, chociaż bardzo intensywny. Trudny dlatego, że proszę sobie wyobrazić, moja kochana córka, bliźniaczka, najmłodsza, Małgorzata, szykowała się do zamąż pójścia dla rodziców, szczęśliwych rodziców. To jest coś wielkiego. Wydają córkę za mąż i w pewnym momencie zauważyłem, że pojawił się silny ból głowy. Na tyle silny, że zacząłem mieć problemy z pamięcią. Zacząłem mieć poczucie, że tracę równowagę. W pewnym momencie uznałem, że na tyle niedobrze się czuję, że przeprosiłem moich rozmówców. Powiedziałem, drodzy państwo, wybaczcie. Czuję się troszkę nie najlepiej, ale może dlatego, że przeżywam z moją małżonką radość mojej córki. Jesteśmy świeżo po uroczystościach w kościele, które były w kościele, pięknym zresztą uroczystościach, w kościele świętej Anny w Zabrzu, gdzie z dumą prowadziłem moją córkę do ołtarza i było piękne przeżycie dla całej naszej rodziny i przyjaciół. Oni oczywiście to zrozumieli. Wróciłem na chwilę do mojej kochanej mamy, która siedziała przy jednym ze stolików i mówi, synku, co się dzieje? Ja mówię, mamusi, jak to zwykle do mamusi człowiek się nie skarży. Mówi, mamusiu, nic się nie stało. Troszkę, wiesz, nadmiar wrażeń przeżywam. Podeszła za chwilę do mnie moja kochana żona. Mówi, Anuś, nic się nie dzieje, poza tym, że ja się muszę położyć. I żona mnie zawiozła na piętro w tych piekarach, gdzie rzeczywiście przeprosiłem ją, bo przecież nie jest elegancko, że ojciec panny młodej o godzinie 11 kładzie się spać. Proszę państwa, zapadłem kamiennym snem. Żona mnie obudziła około 16. Już wszystko mi przeszło. Nie zdałem sobie sprawy, zapomniałem, że wszystko wskazuje na to, że w tym czasie miałem znaczący wzrost ciśnienia tętniczego, które mi się ostatnio zdarzały, bo jak dużo pracowałem, nawet bardzo dużo, o 6 rano już byłem w pracy w Zabrzu, o 21 wyjeżdżałem do domu, a więc późno, dużo pracy. A na dodatek, ponieważ zostałem prezydentem Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Serca i Naczyń, dużo, dużo dodatkowej pracy, oprócz prowadzenia szpitala, operatywy bieżącej, konsultacji chorych, to musiałem się przygotować do kongresu. Poleciałem do Paryża i w tym dniu w 70-osobowym zespole europejskich ekspertów prowadziliśmy obrady, jak przygotować kongres doroczny. Przeżywałem to bardzo. Obrady trwały w takim podparyskim zamku. Dlaczego w zamku? Ponieważ pracy jest tak dużo, żeby się ludzie nie rozpraszali, zamyka się ich w takim starym zamczysku, gdzie nie mają gdzie wyjść na chwilę,
daje jeść 3 razy dziennie, tyle żeby przeżyli, i obraduje bez przerwy, żeby to wszystko poukładać. Byłem tak zmęczony o 18 i powietrze ze mnie wyszło, jak to się mówi językiem młodzieżowym, że proszę Państwa, nie miałem sił już nawet pójść na kolację, chociaż byłem głodny. Nie poszedłem na kolację, przeprosiłem moich kolegów, jako prezydent mi wybaczyli, powiedziałem, słuchajcie, muszę złapać oddech, zwłaszcza, że na drugi dzień rano rozstawaliśmy się każdy na lotnisko, ale jeszcze o 7, uwaga, 15 rano było podsumowanie sesji i ja miałem to prowadzić. I w związku z tym zamknąłem się w tym moim pokoju, ale nie czułem się dobrze, powiedzmy sobie szczerze. Zawroty głowy pojawiły mi się wyraźne, które objawiały się tym, że miałem pulsujący ból głowy i troszkę się musiałem podeprzeć, jak siadałem. To było powodem, że pojechałem na pierwsze piętro do mojego pokoju w tym zamczysku. Byłem zaskoczony, zamknąłem się i to jest błąd od wewnątrz. Nie róbcie tego Państwo nigdy, kiedy jesteście sami. Ja się zamknąłem, błąd. Zobaczyłem, bo był czerwiec, upał, otwarte okno i proszę Państwa, to też ma znaczenie. Dobrze, myślę, że świeżego powietrza nigdy nie jest za dużo i położyłem się spać, ale zawroty głowy nasiliły się. Miałem wrażenie, że łóżko ze mną tańczy. To łóżko w tym paryskim zamczysku. I jako lekarzowi nic Panu Państwa, to nie przyszło do głowy, że może się coś dziać? Poza tym, że tłumaczyłem pewnym zmęczeniem. Lot, cały dzień intensywny, prawda? Myślę sobie, dlatego mi się zawraca w głowie, bo ja nie wykąpałem się. W związku z tym wstałem, wiecie Państwo, i poszedłem do, przepraszam za pewne szczegóły, ale poszedłem się wykąpać. W tym zamku prysznice były tak jak w koszarach kiedyś austriackich, takie zwisające z sufitu, wiecie Państwo, z takim pociągnięciem za sznurek. Więc oczywiście poszedłem i sięgnąłem po mydło w płynie. Rzuciło mną tak mocno, że wylało mi się to mydło, zaczęło się wylewać i uruchomiłem wodę, która zaczęła się lać i nagle zauważyłem, że nie potrafię już utrzymać równowagi, nawet trzymając się czegoś. Upadłem, nie byłem w stanie się podnieść, nawet na 4 doczołgać. Próbowałem, cokolwiek podejmowałem, to uderzało mną z powrotem. Przepraszam, oszczędzę Państwu niepotrzebnego opisu. Proszę mi wierzyć, jestem daleki od egzaltowania się własną chorobą i za to przepraszam. Ale chcę Państwu powiedzieć, jaki błąd, że były zamknięte te drzwi od wewnątrz. Dlaczego? I proszę Państwa, jedyna rzecz, jaką się skupiłem, bo tej wody z mydłem było coraz więcej i zacząłem się wdzierać w tym brodziku, a ja leżałem do nosa i zaczęło mnie bardzo dusić. W związku z tym skupiłem się na tym, żeby ułożyć ręce w taki sposób, takiej podstawy trójkąta. Bogu dziękuję, że to udało mi się zrobić, bo urwał mi się zupełnie film, straciłem świadomość i obudziłem się dopiero, kiedy nade mną stało 2 kolegów. Okazało się, potem weszli po tej drabinie zewnętrznej do mojego pokoju, bo zobaczyli, że już jest 8:00, mnie nie ma na tych obradach, które miałem podsumować dzień. Weszli i pierwsze słowa, które pamiętam, brzmiały: Marian, czujesz rękę? Ja mówię, nie czuję. Czujesz nogę? Rusz nogą. Mówię, nie czuję, ale nie martw się. Otwórz oczy. Otwarłem oczy. Widzisz mnie? Zobaczyłem Thierry Folliquet, profesor kardiochirurgii z Paryża. Mój przyjaciel. Ja mówię, Thierry, nie wysyłaj mnie do paryskiego szpitala, bo to są bardzo drogie ubezpieczenia. Ja miałem ubezpieczenie, bo drodzy Państwo, wyjeżdżając za granicę, zawsze pamiętajcie o doubezpieczeniu. Mówię Wam przyjacielsko, bo przecież na tym rzecz polega. I Thierry mówi, słuchaj, nawet gdyby ja miał zapłacić całe Twoje leczenie, to się nie martw. Wieziemy Cię na intensywną terapię do Paryża. Musisz. Dlatego, że zaczynasz coraz gorzej widzieć.
Potem już obudziłem się, słysząc głos mojej żony. Uspokajający głos. Proszę Państwa, po tym najważniejsze, że odzyskam świadomość, ale szczerość jest najpierwsza. Jedyne, co pamiętam, to mówiłem zawsze od nagłej i niespodziewanej śmierci. Zachowaj mnie, Panie. Powtarzamy tu często po polsku i po francusku. Na szczęście pamiętałem ten francuski na tyle. Widziałem nad sobą moją żonę, która mówi: przyjechały wszystkie twoje dzieci z Michałem, Kaszem. I proszę Państwa, odzyskałem świadomość, co najważniejsze, i przyszedł lekarz, ten mój przyjaciel, który mówi: Marian, żyjesz, to jest najważniejsze, ale musisz zostać na Ojomie przez kilka dni, bo jest jeszcze sporo zagrożeń, które sprawiają, że żaden inny ruch jest niemożliwy. W międzyczasie w SMS-ie zobaczyłem telefon ministra zdrowia Macieja Szumowskiego, którego znam i cenię, który życzył mi zdrowia. Odezwał się ambasador, odezwał się Kornel Morawiecki, którego znam, ojciec premiera. Czułem tą życzliwość. SMS Andrzeja Bochenka, Staszka Wosia. To wiecie Państwo, to jest takie budujące. I ja w tej malignie tkwiłem. Co się budziłem, to dawano mi uspokajający środek i zapadałem w ciemność, której się bardzo bałem. I tak trwało to przez, uwaga, 5 tygodni w tym Ojomie, niełatwym. Ale ten Ojom mi dał wiele, bo może lepiej rozumiem cierpienia chorych na Ojomie. Dlatego, że ja bardzo wiele zawdzięczam temu zespołowi. Przede wszystkim żyję i to się cieszę. Ale łączył się mój syn, Michał, który był lekarzem i który tłumaczył, że stan ojca jest na tyle stabilny, że może dokonać przyjazdu do Zabrza, do mojego Zabrza. Dojdę do siebie. Zwłaszcza, że ten krwiak rozległy zaczął się powoli cofać. Moja świadomość była dobra. Najważniejszy mój problem w głowie, który mi nie dawał spać, to było to, co się stanie z kliniką Zabrze. Kliniką religii. Wiedziałem wtedy, że ja przecież już nie będę mógł przynajmniej przez jakiś czas operować, ani stanąć za stołem. I wsadzili mnie do samolotu z pomocą kolegów z Austrii. Rozstałem się z Paryżem, Bogu dziękując, tamtejszym ludziom i mojej rodzinie, ale tym przyjaciołom, o których powiedziałem, którzy w tym trudnym czasie. A pani dyrektor Duda wysłała mi SMS, który do końca życia będę pamiętał, który mi pokazała żona, który brzmiał: niech pan wraca, jest pan potrzebny w Zabrzu. W Zabrzu doszedłem do siebie. Po pierwsze, człowiek największy problem ma po udarze. Pamiętajcie, jak spotka to kogoś bliskiego, że nagle świat mu się wywraca. Staje się zawali drogą dla najbliższych, dla wszystkich. Nie może wstać, kiedy chce przewrócić się z boku na bok. Nie może, ma kłopoty z połykaniem. Na szczęście mówi nie od rzeczy, bo nie miałem uszkodzenia aparatu. Oszczędzała, opatrzność mnie uratowała. I Michał uspokoił, że klinik przejął za zgodą pana rektora i pana dziekana. Wybaczcie, nie dlatego mówię, że to mój syn i to samo nazwisko, bo to byłoby nieprawda. Mówię to z troską o chorych. A tak pociągnął tą klinikę,
ma wielki talent jako człowiek, jako operator, że w tym roku, a jesteśmy w tej chwili, moi drodzy, na początku grudnia, spełniły się marzenia, o których zawsze marzył profesor Liga. Dzięki Michałowi. Zrobiliśmy w tym roku 84 przeszczepy. Dziękuję mu za to. Proszę wybaczyć, że w obecności Państwa to czynię. Ale przecież byłbym nieszczęśliwy, gdybym widział, że klinika nagle stanęła, że nie służy chorym. A Bóg sprawił, że idzie do przodu. Jest to zasługa wszystkich, także i jego. Dziękuję tym wszystkim. Traktuję spuściznę religii, który powierzył mi swoje życiowe dzieło, bo klinika ta była jego dzieckiem, on nią żył. Dla mnie jest to święte miejsce. Rozpocząłem nowy etap w życiu, etap próby. I chcę wam powiedzieć jako lekarz, szczerze, że nie doceniałem jako lekarz znaczenia rehabilitacji. Patrzcie, byłem lekarzem, który całe życie się starał i takim nie z wodą sodową. Rehabilitacja, którą codziennie ćwiczę po 6-8 godzin pod kierunkiem moich rehabilitantów znakomitych, pana Mariusza i pana Łukasza, chylę czoła za ich poświęcenie i pomoc dla mnie. Ćwiczę dzień i noc. To dużo wewnętrznej pracy, bo to człowiek nie może mówić, że mu się nie chce albo za ciężko, trzeba dzień i noc ćwiczyć. Panie profesorze, efekty widać i cieszymy się bardzo, że pan wraca do zdrowia. Nie jeden by właściwie odpuścił pana gna tutaj do tej kliniki. Nie, oczywiście gna. Wiecie państwo, dlaczego mnie gna? Po pierwsze dlatego, że nie jestem zawali drogą dla mojej kochanej żony. Mnie tu potrzebują, chcą. Jak przyjeżdżam w poniedziałek, a w każdy poniedziałek jestem w pracy, to ten poniedziałek jest wypełniony zarówno prowadzeniem ośrodka. Oczywiście wspieram swoją radą dyrektorów i szpital i bardzo się cieszę za zgodą pana dziekana i pana rektora, że mogę, proszę państwa, się spotykać z młodymi lekarzami, studentami. Czego pana ta choroba nauczyła jako lekarza? Przede wszystkim każda choroba uczy pokory. Pokory wobec samej choroby, która czasem, jak ja w tym zamczysku, nie byłem w stanie, wiecie państwo, się podnieść nawet na czterech, bo co robiłem ruch, to mną rzucało, jak to się mówiło, jak pijanego zająca i padał z powrotem. Nie byłem w stanie się podnieść. Natomiast dlaczego dzielę się tym z państwa? Żebyście nie lekceważyli, moi drodzy, nadciśnienia tętniczego. Nadciśnienia tętnicze można łatwo kontrolować, tylko trzeba troszeczkę chcieć. Dwa razy dziennie sobie o tej samej godzinie mierzyć ciśnienie, najlepiej rano, bo większość udarów, uwaga, odbywa się 4-5 rano. To wynika z tego, że leki, które bierzemy wieczorem, już przestają działać i z aktywności hormonalnej, kortyzolu i wtedy jest większość zawałów i udarów. Pamiętajcie, moi drodzy, nieleczone nadciśnienie tętnicze jest źródłem nieszczęść. U mężczyzn pęknięte tętniaki aorty, źródłem udarów, wylewów, źródłem zawału i nieszczęść. Jak człowiek staje się inwalidą, no to potem jest trudno mu, nie tylko jemu, ale jego najbliższym, całej rodzinie. Wszystko się przestawia. Dlatego proszę was, nie lekceważcie tych znaków. Jeżeli się w głowie kręci tak jak mnie, to trzeba było powiedzieć dobrze. Ja nie pomyślałem o tym i ze wstydem przyznaję. Zmierzyć ciśnienie. Okazałoby się, wiedziałem, że mam skłonność do okresowych zwyżek i włączyć jeden z leków. Prawdopodobnie by nie doszło do tego udaru. Więc dzielę się z wami doświadczeniem po to, żebyście wy uniknęli takich przypadłości. Panie profesorze, przed nami czas świąteczny, noworoczny. Zazwyczaj w takich chwilach życzymy sobie dużo zdrowia. Panie profesorze, bardzo serdecznie proszę o złożenie teraz życzeń widzom telewizji TVS. Czynię to z przyjemnością, drodzy państwo. Dziękuję pani redaktor i ekipie, że dzięki tym mediom mogę do państwa dotrzeć, bo to jest dla mnie wyróżnienie i przywilej. Bardzo to sobie cenię. Drodzy państwo, pamiętajcie, że szczególną wartością, której człowiek nie docenia często wobec różnicy pokoleń, jest wartość rodziny jako całości.
nie bójcie się i sprzyjajcie takim działaniom, żeby rodzina w tym dniu świątecznym spotkała się razem. Żeby młodzi mogli wysłuchać dziadków i starszych rodzeństwa z rodziny, wysłuchać ich opowieści, dlatego że ten dialog międzypokoleniowy jest balsamem, który pozwala tym młodym lepiej żyć. Pamiętajmy, po to siłą rodziny jest to, że przekazując doświadczenia, wiemy, że każde pokolenie ma swoje prawa, ale jest mniej konfliktów. Jest rodzina, wzajemnie się wspiera na dobre i złe, a święta Bożego Narodzenia z tą cudowną atmosferą wspólnej wieczerzy, Wigilii, poniosłem z mojego rodzinnego domu, od mojej kochanej mamy, dwie rzeczy. A spędzę Wigilię też w gronie rodziny, spędzimy razem z mamy, ojciec niestety już nie żyje, to, że nie wolno zasiąść przy stole, jeżeli jest konflikt. Trzeba się wcześniej pojednać. To tak niedużo trzeba, żeby powiedzieć, przepraszam, wybacz mi, przed nami święta. To musi być ciepło, empatia. Połączy nas nie tylko wspólne biesiadowanie i wspomnienie dzieciństwa. Atmosfera Bożego Narodzenia dla nas, katolików, chrześcijan, zawsze inspiruje nas dobrą, pozytywną, ciepłą energią. Nie trzeba się tego wstydzić. To nas buduje, to sprawia, że jesteśmy zdrowsi, bo ta dobra energia i empatia międzyludzka jest źródłem, proszę Państwa, nie tylko nadziei, ale i zdrowia. Pamiętajcie, nie wolno tylko kurzyć, na co zwracam uwagę. Ani e-papierosów, ani papierosów. I tego, broń Boże, nie róbcie, bo profesor Rika, gdyby nie te wściekłe papierosy i rak płuca, by żył. To jest największe zło, jakie może być. I pamiętajcie, zarówno papierosy, jak i jeszcze gorsze świństwo, e-papierosy. Mówię Wam w głębokim przekonaniu, także jako minister zdrowia walczyłem z tym bardzo, dlatego że nie ma nic gorszego, bo ten młody człowiek potem zacznie kurzyć normalne papierosy i umrze szybciej z powodu raka płuca. Po co zamiast żyć? Proszę Państwa, to był program Kierunek Zdrowie. Dziś wydanie specjalne, świąteczne, noworoczne życzenia od pana profesora Mariana Zembali, który był naszym gościem i w sposób wyjątkowo wzruszający opowiedział o swojej chorobie. Panie profesorze, panu życzymy dużo, dużo bardzo zdrowia. Pani dziękuję. Bądźmy dla siebie życzliwi, rozglądnijcie się. Dzielenie się jest wielką dobrocią, a dobroć zawsze się zwraca. O to Was bardzo proszę, życzę Wam zdrowia i radości świąt Bożego Narodzenia. To są wielkie święta, które nas wzbogacają i czynią lepszymi. Wszystkiego dobrego dla Was, z Bogiem.